W tym roku na targach prezentujemy nasz skaner Green Stereo o rozdzielczości 20 megapikseli, jak również mamy mały przedpremierowy pokaz głowicy, która jest montowana na ramieniu robotycznym. Jest dużo lżejszy, jest dużo bardziej mobilny. Jeżeli chodzi o kontrolę jakości, tutaj skaner jest tak jakby maszyną współrzędnościową, ponieważ te dokładności sięgają już kilku mikrometrów, więc jeżeli mamy taką przeprowadzenie takiej szybkiej nawet kontroli jakości, możemy, tak jak tutaj mamy zaprezentowane na skanerze, nawet wyświetlić kolorową mapę odchyłek bezpośrednio na obiekcie. Tutaj możemy je spokojnie zastosować do branży odlewniczej. Naszą główną działalnością jest obróbka stali, to jest hartowanie, nawęglanie, azotowanie, azotonasiarczanie, głównie na próżniowym parku maszynowym. Zapotrzebowanie na tego typu usługi jest potężne. Możemy się pochwalić portfolio klientów rzędu ponad 2000 NIP-ów. Są to wszelkiego rodzaju branże, od automotive, w którym się specjalizujemy, poprzez kolejnictwo, medycynę, przemysł ciężki lub też klientów jednostkowych typu narzędziownia. Mamy swój własny system ERP, który jest sercem tak naprawdę hartowni i odpowiada za koordynację działań wszystkich działów, od zapytania ofertowego poprzez planowanie produkcji, technologię, logistykę, kontrolę jakości, po samofakturowanie. A jeśli chodzi o samą obróbkę cieplną, to zastosowanie próżniowego parku maszynowego pozwala nam na uzyskiwanie detali lepszej jakości, o lepszych własnościach mechanicznych, lepszych własnościach estetycznych, przy mniejszym, powiedzmy, naddatku ze strony klienta bazowo. Także myślę, że w porównaniu do technologii konwencjonalnej to są lata świetne. Mamy dzisiaj ze sobą najmniejszy mikroskop elektronowy, nabiórkowy, który pozwala na badanie relatywnie bardzo dużych preparatów. Do urządzenia wielkości starego peceta, tak? Każdy pamięta te komputery w obudowach, jesteśmy w stanie włożyć próbkę 10 na 10 na 6-7 cm, przebadać tę próbkę zarówno w zakresie obrazowania, nawet z powiększeniami do 100 kilkudziesięciu, 200 tysięcy razy, a także wykonać analizę składu chemicznego. Małe urządzenie o wielkich możliwościach. Mamy również całą linię mikroskopów świetnych z firmy Leica Microsystems, które pozwalają na obrazowanie makroskopowe, a także bardzo zaawansowane, zautomatyzowane badanie preparatów już tymi super wysokorozdzielczymi mikroskopami. W tym momencie coraz liczniejsze zakłady przemysłowe tak bardzo stawiają na kontrolę jakości, a także wymogi kooperantów, partnerów, którzy kupują produkty od tychże wytwórców, są tak wyśrubowane, że mikroskop elektronowy trafia do coraz mniejszych zakładów, ale bardzo prężnych i bardzo, bardzo dobrze działających. Firma Abbas, zajmujemy się tworzeniem systemu Abbas ERP. Jest to system zintegrowany do wsparcia firm produkcyjnych średniej wielkości. Jest to system globalnie używany, nasza centrala znajduje się w Niemczech. Na rynku polskim naszym głównym zadaniem jest, naszą misją jest optymalizacja procesów biznesowych w firmach, cyfryzacja tych firm, która jest bardzo popularna w obecnych czasach. Jesteśmy na targach Metal, ponieważ jednym z naszych modułów jest moduł dedykowany, który powstał tutaj w Polsce w firmie Abbas Business Solutions Poland. Jest to moduł odlewniczy. W ciągu kilku ostatnich lat zaobserwowaliśmy brak, taką niszę na rynku. Nie ma systemów, które obsługują stricte procesy odlewnicze. Z tego powodu doświadczenie naszych konsultantów, doświadczenie naszego zespołu oraz doświadczenia naszych klientów pomogły nam na zbudowanie tego modułu, który w odróżnieniu od wielu innych systemów ERP, można powiedzieć, jest out of the box, czyli jest gotowy do użycia w firmach odlewniczych, które głównie wystawiają się na tych targach. Zajmujemy się kompleksową integracją maszyn przemysłowych, automatyzacją i robotyzacją. Modyfikujemy także bezpieczeństwo maszyn, znana nam jest dyrektywa maszynowa,
komunikacja z sieciami zakładowymi, bazami danych, tak naprawdę wszystko, co klient sobie zażyczy w dziedzinie automatyzacji. Tutaj mamy przykład stanowiska do kontroli jakości. Jest to skaner zamontowany na ramieniu robota. Trajektorię oczywiście ustalamy i tak samo jak całą konfigurację stanowiska, w zależności od potrzeb klienta, jaki to musi być obiekt skanowany, poddany kontroli jakości lub inżynierii odwrotnej, aby uzyskać jego model 3D. Skanowanie przy wykorzystaniu robotycznego ramienia pozwala nam uzyskać dużą powtarzalność i dokładność kolejnych skanów. Na przykład po linii najeżdżają kolejne takie same elementy, które są skanowane w identyczny sposób, dzięki czemu ta kontrola jest bardzo precyzyjna. I oczywiście może się odbywać na przykład 24 na dobę, więc zastępuje aż 4 pracowników, co w dłuższej perspektywie jest dla pracodawcy dużą oszczędnością.